Witamy ponownie w programie Apokalipsa Teraz. Dziękujemy za wszystkie pytania. Przez następne prawie 20 minut spróbujemy odpowiedzieć na najwięcej z nich. Pastorze Doug, jesteś gotowy? Pytanie pierwsze. Czy jeśli przyjmę Chrystusa i Jego przebaczenie, a potem znowu zgrzeszę, On ponownie mi wybaczy? W Biblii mamy wiele przykładów ludzi takich jak Piotr czy Maria Magdalena, z której Jezus wygonił 7 złych duchów. Wiemy, że Maria nieraz wracała do swoich starych nawyków. Piotr więcej niż raz zaparł się Jezusa, a potem również wracał do swych złych przyzwyczajeń. Został nawet upomniany przez Pawła w liście do Galacjan. Bóg jest miłosierny. Widać to w życiu Dawida nie tylko w sytuacji z Batszebą. Mamy wiele momentów, w których postępował on niewłaściwie, na przykład gdy z powodu pychy policzył Izraela. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, On nas adoptuje i stajemy się Jego dziećmi. On nigdy nas nie odrzuca. Jeśli żałujesz za grzechy i wracasz do Niego, On okazuje miłosierdzie. 1 Jana 1,9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Następne pytanie. Czy jest coś, co mogę zrobić, aby pomóc Bogu mnie zbawić? To bardzo szerokie pytanie. Nie powinniśmy mówić, że pomagamy Bogu, ponieważ poprzez ofiarę Jezusa On zapewnił nam wszystko, czego potrzebujemy do zbawienia. Jest jednak coś, co możemy zrobić, żeby z Nim współpracować. Przede wszystkim musimy z wiarą przyjść do Pana. On już nas zbawił, ale my musimy uwierzyć. Jezus powiedział, to jest dzieło Boże, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Poza tym musimy wzrastać w wierze. Zbawienie wiąże się z usprawiedliwieniem, które ma miejsce, gdy przychodzimy do Chrystusa. Mamy nadzieję, że niektórzy z Was doświadczają tego właśnie teraz. Podejmujesz decyzję, modlisz się, oddajesz swoje życie Bogu. To jest punkt zwrotny. A potem następuje wzrost poprzez czytanie Słowa. Musimy karmić nasze dusze, spędzać czas na modlitwie i mówić o tym innym ludziom, czyli ćwiczyć wiarę. Kolejne pytanie. Jak mogę przyjść do Boga w moim grzesznym stanie? Wspaniałe w planie zbawienia jest to, podobnie jak w prawie każdej historii biblijnej. Nawet Piotr upadł do stóp Jezusa, czytamy o tym w 5 rozdziale Łukasza. Jezus wypełnił jego sieci aż po brzegi. Piotr był zdumiony i wiedział, że to musiał być cud. Spędził na morzu całe swoje życie i nigdy nie widział takiego połowu. W tym momencie odczuł świętość Chrystusa. Upadł do nóg Jezusa i powiedział, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jezus odrzekł, nie bój się, od tej pory ludzi będziesz łowił. Pewnego razu do Jezusa przyszedł trędowaty. Biblia mówi, że był cały trędowaty. Można to przyrównać do osoby pełnej grzechu. Lubię słuchać historii z Armii Zbawienia. Słuchałem świadectw radiowych z Pacific Garden Mission o tym, jak ludzie, którzy żyli całkowicie na marginesie, byli w rynsztoku. Narkotyki, alkohol, jakby byli całkowicie w niewoli wroga. Przechodzili radykalną przemianę. W naszej stacji też mamy kilka osób, które kiedyś trafiły za kratki, a teraz służą Panu. Kolejne pytanie bardzo mi się podoba. Dlaczego Biblia zarówno Boga, jak i szatana określa mianem lwa? Myślę, że to charakterystyczne dla opisów Boga. Jest on określany w różny sposób. W pewnym miejscu Biblii został opisany jako orzeł, a to przecież ptak nieczysty. Skoro można jeść przepiórkę i gołębia, dlaczego Jezus został przyrównany do gołębia i do orła, skoro orzeł zjada gołębia? Chodzi o to, że Bóg ma moc i siłę orła. Czytamy, niosę cię na moich skrzydłach jak orzeł.
Jeśli chodzi o lwa, czytamy, wasz przeciwnik jest jak lew. Lew poluje, atakuje swoją ofiarę, ale jest jednocześnie potężnym, majestatycznym zwierzęciem. I dlatego Jezus został nazwany lwem z plemienia Judy. Chodzi tutaj o jego majestat. Czytając to pytanie, pomyślałem o jeszcze innym symbolu. Jezus mówi o szatanie, widziałem go spadającego z nieba jak błyskawica. Kiedy opisuje swoje powtórne przyjście, używa słów, jak błyskawica wychodzi od wschodu słońca i pokazuje się aż na zachód, takie będzie i przyjście Syna Człowieczego. Mamy więc lwa i błyskawicę jako symbole zarówno Chrystusa, jak i szatana. Wąż jest symbolem diabła i grzechu, ale Biblia mówi, że Chrystus stał się grzechem za nas, abyśmy mogli zostać usprawiedliwieni. Interesujące paralele. W opisach tych symbolicznych stworzeń możemy znaleźć pewne podobieństwa. Mamy pytanie, które, jak przypuszczam, zostało zadane przez dziecko. Czy możliwe jest, aby dziecko popełniło grzech niewybaczalny? Jeśli mówimy o dziecku, które nie osiągnęło jeszcze wieku świadomości, jest to niemożliwe. Ktoś mógłby zapytać, a jaki to wiek? Spróbuję to wyjaśnić. Biblia nie podaje jakiegoś szczególnego czasu. Prawdopodobnie najbliższy temu jest wiek 12 lat. Biblia mówi, że kiedy Jezus miał 12 lat, zgodnie z żydowskim zwyczajem, został zabrany do świątyni. Chłopcy stawali się mężczyznami. Nawet pod względem biologicznym w organizmie człowieka zachodzi zmiana. Zaczyna on rozumieć konsekwencje grzechu i zbawienia. Wtedy dziecko jest na tyle duże, żeby zrozumieć te rzeczy. Oczywiście dzieci dojrzewają w różnym wieku. Dziewczynki bardzo często dojrzewają szybciej niż chłopcy pod względem duchowym. Wtedy przychodzi czas, gdy zaczynają być odpowiedzialni za swoje postępowanie. Nie widziałem zbyt wielu nastolatków, którzy zasmuciliby Ducha Świętego, ponieważ Bóg jest bardzo cierpliwy. Zazwyczaj dojście do tego punktu zajmuje całe lata. Jeśli ktoś zastanawia się nad tym, to dowód na to, że Duch Święty ciągle przemawia do jego serca. Następne pytanie brzmi, czy wiara i wierzenie są tym samym? Powiedziałeś, że diabeł wierzy, ale nie jest zbawiony. Wiara i wierzenie w zbawiającą wiarę nie są tym samym. Możesz mieć wiarę, kiedy mówisz, uznaję, że Jezus istnieje. Szatan też to wie i wierzy nawet w to, że Bóg nas kocha. Ale nie jest to wierzenie, on nie reaguje na to w odpowiedni sposób. Jeśli powiem, za 30 sekund w nasze studio uderzy tornado, a wy odpowiecie, tak, wierzymy ci, pastorze, i nadal będziecie tu siedzieć, wcale mi nie wierzycie. Wierzenie oznacza, że reagujesz. To bardzo subtelna różnica. Kolejne pytanie. Dlaczego obecnie nie widzimy takich cudów, o jakich czytamy w Biblii? Kiedy słyszę takie pytanie, myślę o historii Gedeona. W Księdze Sędziów 6, a księga ta została napisana na długo przed Eliaszem i Jezusem, czytamy, że anioł przyszedł do Gedeona, który zapytał, co stało się z tymi wszystkimi cudami, o których słyszeliśmy? Nie widzimy tak cudownych rzeczy jak te, które działy się podczas wyjścia z Egiptu, czy przejścia przez Jordan. Czy te czasy już się skończyły? Śmiejemy się, kiedy teraz patrzymy na historię Gedeona, bo doświadczył w swoim życiu wielkich cudów. Potem mamy Eliasza, ogień z nieba, wszystkie cuda Elizeusza i Jezusa. W Biblii cuda przychodzą falami. Miały miejsce w czasach Chrystusa i apostołów. Wierzę, że dzieją się również dzisiaj. Widziałem rzeczy, które sam określiłbym mianem cudów. Bycie w tym studiu jest cudem. Nie mamy czasu, żeby opowiedzieć tę historię. Myślę, że zobaczymy o wiele więcej cudów, szczególnie gdy zaczną się prześladowania, gdy głoszenie Ewangelii przestanie być takie proste. Wtedy Bóg zadziała wyraźniej. Kiedy lud Boży zacznie prowadzić prawdziwe chrześcijańskie życie, zaczną się dziać cuda. Następne pytanie. Ginger pyta, wspomniałeś, że po 3 dniach Mojżesz został wzbudzony z martwych. Czy czytamy o tym w Biblii?
Informacji o trzech dniach nie ma w Biblii. Czytamy, że Mojżesz został wzbudzony z martwych. Ewangelii Marka, Mateusza i Łukasza mówią, że Mojżesz ukazał się Jezusowi na Górze Przemienienia. Jezus wszedł tam razem z Piotrem, Jakubem i Janem i tam pojawili się Mojżesz i Eliasz. Jest pewien żydowski apokryf, nie jest to część Biblii, pod tytułem Wniebowzięcie Mojżesza, który mówi, że został on wzbudzony po trzech dniach od swojej śmierci. Nie ma powodu, żeby w to wątpić, ale Pismo nie zawiera tej informacji. Biblia mówi jedynie o wzbudzeniu Mojżesza z martwych. W 9 wersecie listu Judy czytamy: lecz archanioł Michał z diabłem wiódł spór o ciało Mojżesza. Pytanie od Karen. Czy 10 przykazań zabrania czynienia wyobrażeń Jezusa? Musimy być ostrożni, żeby nie mylić dwóch rzeczy. W Dekalogu Bóg nie powiedział: nie twórz żadnych wyobrażeń. Dobrze, czytajmy. Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa tych rzeczy, które są na niebie, w górze i na ziemi nisko. Nie będziesz się im kłaniał, ani im służył. Nie ma grzechu w tym, że ludzie tworzą podobizny, na przykład kwiatów. Kiedy budowano świątynię, Bóg nakazał Mojżeszowi wyrzeźbić dwóch aniołów i umieścić ich nad Arką Przymierza. Nakazał mu także uczynić miedzianego węża, na którego mieli spoglądać, żeby żyć. Jednak później, gdy zaczęli się do niego modlić, król Ezechiasz go zniszczył. W świątyni Salomona znajdowały się rzeźby cieląt podtrzymujące zbiornik, służące do rytualnego oczyszczania się, dodatkowe rzeźby aniołów i wiele innych. Tworzenie dzieł artystycznych nie jest grzechem. Widziałem jednak ludzi modlących się do obrazów posągów i to już jest bałwochwalstwo. Mamy tutaj interesujące pytanie. Skoro diabeł zna Biblię, dlaczego trzyma się planu przedstawionego w Apokalipsie? Czytamy, że on wie, iż ma krótki czas. Wiecie, nadzieja umiera ostatnia. Myślę, że nawet diabeł ma nadzieję, że jeśli będzie zaciekle walczył, coś się zmieni. A przynajmniej podtrzymuje to przekonanie wśród swoich demonów. Przystąpi nawet do ostatniej bitwy, w czasie której stoczy ostateczną walkę z ludem Bożym. Czy to nie szalone myśleć, że można walczyć z Bogiem? Przekonał samego siebie, że ma szansę wygrać. Poza tym Apokalipsa 12 mówi, że pała on wielkim gniewem, ponieważ wie, że jego czas się kończy. Moim zdaniem on wie, że jego dni są policzone. Skąd mogę wiedzieć, czy moje modlitwy zostały wysłuchane? Cóż, jeśli powiesz: Panie, jestem głodny, daj mi jedzenie, i w cudowny sposób otrzymasz żywność, modlitwa została wysłuchana. Zazwyczaj jest na to jakiś dowód. Przypuśćmy jednak, że modlisz się o zbawieniu kogoś, kogo kochasz. Skąd możesz wiedzieć, że Bóg odpowie na tę modlitwę? Musisz mieć wiarę, modlić się i składać te modlitwy w niebie. Wiele razy modlimy się o uzdrowienie. Namaszczamy chorych i widzimy, jak dzieją się cuda. U ludzi, którzy mieli raka, znikają guzy i dzieją się wspaniałe rzeczy. Czasami jednak modlitwa o uzdrowienie zostaje wysłuchana dopiero przy zmartwychwstaniu, kiedy otrzymamy doskonałe ciała. Musimy więc ufać, że Boża odpowiedź przyjdzie w sposób, który Bóg uzna za najlepszy. Ktoś pyta, jak przestać myśleć o winach przeszłości? Modlisz się, prosisz Boga o wybaczenie, ale te wspomnienia ciągle wracają. Bardzo dobre i ważne pytanie. Zmagam się z tym tak samo jak każdy z was. Mamy komórki mózgowe pamiętające o winach, które popełniliśmy i których żałujemy. Tysiące razy prosiłem Boga o wybaczenie pewnych rzeczy, ale one wciąż wracają do mojego umysłu. O tak, co ty sobie myślałeś? I wtedy mówię: Panie, to szatan próbuje sprawić, żebym czuł się źle.
A przecież ty już dawno mi to wybaczyłeś. Marcin Luther ujął to w ten sposób. Nie możesz zabronić ptakom, żeby latały nad twoją głową, ale możesz nie dopuścić, by zrobiły sobie na niej gniazdo. Chce mi się śmiać, gdy cytuję te słowa, bo ptaki na pewno nie zrobią sobie gniazda w moich włosach. Chodzi o to, że myśli będą powracać. Kiedy diabeł próbuje wzbudzić w nas poczucie winy, możemy powiedzieć: Panie, dziękuję, że mi przebaczyłeś. I wiecie co? Te wspomnienia i ból blakną i przestają nas ranić. Kolejne dobre pytanie. Pastorze Doug, czy masz jakieś wskazówki, które pomogłyby mi w moich modlitwach? Biblia mówi, módl się z wiarą, czyli wierz, że Bóg cię słyszy. Niektórzy ludzie nie potrafią skupić się podczas modlitwy. Nauczenie się tego wymaga czasu i dyscypliny. Kiedyś czytałem, że David Livingstone opowiadał o tym, jak obsługa odziarniarki bawełny w Szkocji pomogła mu później w modlitwie i czytaniu Biblii. To bardzo głośna maszyna, ale uczył się skupiać uwagę. Musiał się w tym szkolić. Pomogło mu to później w Afryce, gdzie czasami bębny grały prawie przez całą noc, a on potrafił się modlić i czytać Pismo. Kiedy więc twój umysł wędruje, przywołaj go z powrotem. Na początku twojej modlitwy wcale nie muszą trwać długo. Zacznij od krótkich modlitw, a z czasem będziesz w tym dojrzewać. Mów Bogu, co czujesz w swoim sercu. Nie przejmuj się jakąś szczególną formą. Nie ma nic złego w czytaniu modlitw z książki, ale prawdziwa modlitwa to wołanie do Boga z głębi serca. Biblia obiecuje, że Duch Święty sprawi, iż nasze modlitwy będą przyjemne dla Boga. Następne pytanie. Czy ponowny chrzest jest konieczny? Dobre pytanie. Są trzy biblijne powody, dla których może być konieczny. Po pierwsze, jeśli jesteś ochrzczony, ale nie chrztem biblijnym, czyli przez zanurzenie, kiedy osoba jest zanurzana, a potem wynurzana, tak jak Jezus. W takiej sytuacji możesz chcieć doświadczyć chrztu biblijnego. Po drugie, jeśli wróciłeś do starych nawyków i rozwiodłeś się z Bogiem, przestałeś chodzić do kościoła. Bóg tak to zorganizował, że każda wieczerza pańska może być nowym początkiem. Takim małym chrztem z umywaniem nóg. Jeśli jednak całkowicie odwróciłeś się od Pana i teraz chcesz wrócić, warto rozważyć ponowny chrzest. I nie chodzi o to, że opuściłeś kilka nabożeństw, ale o coś poważniejszego. To jak małżeństwo. Jeśli legalnie się rozwiedziesz, musisz legalnie wziąć ślub. Po trzecie, w Dziejach Apostolskich 19 czytamy o ludziach, którzy słuchali kazania Pawła. Było to 12 wierzących z Efezu. Wcześniej nie słyszeli o Jezusie. Zostali ochrzczeni przez zanurzenie przez Jana Chrzciciela, ale nie słyszeli o wylaniu Ducha Świętego i o służbie Chrystusa. Paweł opowiedział im o tym wszystkim i ochrzcił ich ponownie, ponieważ było tak wiele nowej prawdy, którą musieli przyjąć i tak naprawdę zacząć od nowa. Być może niektórzy będą chcieli ponownie się ochrzcić po tym seminarium. Pouczymy się tutaj tak wielu nowych rzeczy i jeszcze wiele przed nami. Jeśli ktoś z was dołączył do nas właśnie w tym momencie, przypominamy, że dzisiejsze spotkanie jest jednym z całej serii wykładów dotyczących proroctw biblijnych. Kolejna prezentacja jest zatytułowana Niezmienne prawo. Codziennie widzimy zmiany praw państwowych, różne prawa w różnych stanach, ale istnieje prawo, które się nie zmienia, i to będzie nasz kolejny temat. Apokalipsa pokazuje nam dwa prawa, prawo bestii i prawo Boże. I wspomina o tym wiele razy. Pamiętajcie więc o naszym kolejnym studium. Myślę, że będzie to bardzo zachęcający wykład dotyczący tego, co dzieje się teraz na świecie. Uważam, że potrzebujemy tego teraz bardziej niż kiedykolwiek. Zaproście waszych przyjaciół, a jeśli nie macie przyjaciół, zaproście wrogów, ponieważ Jezus powraca i chcemy być gotowi na to wydarzenie. Dziękujemy, przyjaciele. Niech Bóg was błogosławi. Do zobaczenia.